Cześć, witam Was z Tatrzańskiej Łomnicy. Pogoda przepiękna, idealne warunki na narty. Ale zanim pojeżdżę i odkryję dla Was ten ośrodek narciarski, jedna bardzo ciekawa rzecz. Mam to wyjątkowe szczęście, że właśnie dzisiaj w Tatrzańskiej Łomnicy, na czarnej trasie z łomnickiego osiodła, będzie pobijany rekord, tatrzański rekord prędkości. Mamy też tutaj swojego zawodnika. Czy rekord prędkości z 79 roku, należący do Jacka Niklińskiego i wynoszący ponad 180 km na godzinę, zostanie dziś pobity? Wszystko dowiecie się z tego vloga. Serdecznie zapraszam. W Tatrzańskiej Łomnicy znajduje się bardzo duży parking, który jest położony w pobliżu dolnej kanapy pomarańczowej. Tam dalej jest też gondola. Ewentualnie, jeżeli ktoś zaparkuje wyżej, to może dostać się na stoki niebieską kanapą. I tutaj ważna rzecz, żeby nie tracić niepotrzebnie pieniędzy. Przyjeżdżając na parking do Tatrzańskiej Łomnicy, musicie pobrać bilet. I teraz jest tutaj ważna rzecz. Jeżeli przyjedziecie i macie swój GoPass, to przykładacie tutaj, odbieracie bilet i wjeżdżacie. Otrzymujecie wtedy 5 euro zniżki na parking. Jeżeli macie sezonówkę, to też przykładacie, odbieracie bilet i wjeżdżacie do środka. Wtedy parking macie za darmo. Natomiast jeżeli nie macie ważnego karnetu narciarskiego, czyli dopiero pójdziecie do kasy, żeby go kupić, wtedy za parking za cały dzień zapłacicie 10 euro. Więcej szczegółów oczywiście znajdziecie w regulaminach GoPassu. Tam są wyjaśnienia a propos parkingów. Ale pamiętajcie, warto mieć GoPass, warto mieć wykupiony SkiPass online wcześniej. Dzień dobry. Mroźny poranek pod Łomnicą. I to bardzo wczesny poranek. Jest 6:30, więc jestem bardzo wcześnie. Natomiast temperatura też jest odpowiednia. Tutaj na dole jest teraz aktualnie minus 8 stopni. Jedyne umówione miejsce, aby spotkać się z całą ekipą. O tej porze to jeszcze nie wyjeżdżałem. Jest parę minut po godzinie 7. Za chwilę rozpoczną się dwa przejazdy treningowe i potem jeden przejazd finałowy, w trakcie którego będzie mierzona prędkość. Oby się udało, oby rekord Tatr w Spicki w prędkości jazdy na nartach został pobity. Czy się uda? Zobaczymy. Darek, no po 44 latach kolejna próba. Jak będzie? No mam nadzieję, że szybko. Mam nadzieję, że się w końcu uda chociaż zbliżyć do tego pana Jacka Niklińskiego. Patrzy na nas z góry, także mam nadzieję, że trzyma kciuki. Co było w tym rekordzie, że on się utrzymał przez tyle lat? Słuchajcie, to jest magiczny rekord. No, zrobiony był na Beskidzie. Góra po prostu się nie zmieniła, ale powstały wyciągi. Michał się tutaj postarał, żeby ściągnąć z Pucharu Świata zawodników z Czech. Słuchajcie, no jest u nas, jest Peter z Czech przyjechał i Słowak. Michał Bekes, który jest szósty w Pucharze Świata, także to coś o czymś mówi. I mam nadzieję, że nam się uda. Wczoraj tylko jeździliśmy tylko, słuchajcie, na zegarku pokazywało nam około 180 na godzinę, nie? Wiadomo, że zegarki przekłamują, także myślę, że gdzieś było około 140 km. Nie jechaliśmy z samej góry. Dzisiaj już z pełnym pomiarem, za 20 minut się dowiemy. Darek, czy to jest niebezpieczny sport? No na pewno jest niebezpieczny, no to jest sport ekstremalny, nie? Te 180 km z hakiem jest realne, czy nie? Myślę, że tak. I jest to stok, który jest idealny dlatego, żeby pobić rekord. Jest to stok, który jest domowym stokiem Michała Bekesza, naszego zawodnika numer jeden. Jeżeli chcemy pobić rekord, to ważne są warunki. Cały stok w łomnickiej przełęczy ma 1200 metrów. I ta najważniejsza rzecz to jest to miejsce, gdzie zawodnik nabiera prędkość. To ma chyba 600 metrów i potem jest taki ten kawał, gdzie mierzymy tą prędkość.
No niestety, rekordu się nie udało pobić. Największą prędkość uzyskał Bekesz, 171 km na godzinę. I jak to powiedzieli Słowacy, w przyszłości znowu się w takim razie spotykamy, żeby pobić rekord prędkości. Tak, wydaje mi się, że dzisiaj była za dobra pogoda, to znaczy za ciepło się zrobiło i być może dlatego te prędkości nie były takie, jak oczekiwali zawodnicy. Próba bicia rekordu za mną, więc czas, aby zjechać czarną trasą w dół. Jeżeli moje filmy spodobały się Wam, odwiedziliście któryś z ośrodków narciarskich dzięki mojej rekomendacji, możecie rozważyć wsparcie mojej działalności na YouTube. Zapraszam Was do serwisu Patronite, gdzie możecie wspierać Waszych ulubionych twórców. Możesz także wesprzeć moją działalność, stawiając mi kawę. Link do wirtualnej kawiarni znajduje się w opisie do tego filmu. Z góry dziękuję. Będąc już w tatrzańskiej Łomnicy, chciałbym sprawdzić, czy zjazd z łomnickiej przełęczy na sam dół, tam daleko, będzie dłuższy niż najdłuższy zjazd w Szczyrku. Dlaczego nie? Sprawdźmy to. Uruchomię zaraz aplikację, tą samą, którą mierzyłem swój przejazd w Szczyrku i spotykamy się na dole. Także oddajcie się przyjemności oglądania tutejszych tras. Jest pewien pomysł na to, jak przejechać i mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. A być może ktoś zarejestrował dłuższy przejazd tutaj pod Łomnicą. Dajcie znać w komentarzach. Uruchamiam już aplikację, czas leci, pomiar też i spotykamy się na dole. Pewnie jesteście ciekawi, jak wyglądał mój przejazd. Zacząłem z wysokości 1190 metrów z łomnickiego osiodła. Jechałem czarną siódemką, następnie wjechałem na trasy czerwone, kolejno 5A, 6, następnie przejechałem na czwórkę i dojechałem na wysokość 1173 metrów do startu. Stąd już przejechałem niebieskimi trasami, 8, 11, następnie 10, aż dojechałem na dolny odcinek niebieskiej dwójki, którą dojechałem bezpośrednio pod dolną stację pomarańczowej kanapy. GPS w moim telefonie pokazał 6 km i 3 metry, czyli o kilometr więcej niż na Skrzyżnym. Ale się pogoda trafiła po prostu. Istne typowe marcowe narty w Tatrach. Cieplutko. Warunki bardzo dobre, no po prostu żyć, nie umierać. Jak widać, taras oblegany w restauracji tutaj na Skalnym Jeziorze. Restauracja Panorama. Zobaczmy, ile kosztują tutaj posiłki, żebyście też mieli ocenę tego. Będzie to można porównać z odcinkiem, który nagrałem tutaj w tatrzańskiej Łomnicy parę lat temu. Tam chyba też mówiłem o cenach, więc będzie można sprawdzić, czy coś podrożało, a jeżeli tak, to ile. Muszę gdzieś poszukać menu, bo tutaj na monitorach wyświetlają się tylko piękne zdjęcia, natomiast nigdzie nie ma cen. Mogę Wam tylko powiedzieć, że woda mineralna tu kosztuje 3 euro, Royal Crown 3,50, Guinea 2,90, a jeszcze patrzę, czy jakieś piwo tutaj jest dla tych, co by chcieli, ale to są zerówki, chyba nie bardzo. A jeżeli chodzi o dania, to niestety nigdzie nie widzę żadnego cennika. Już się wszystko wyjaśniło. Na dole są tylko napoje i przekąski, natomiast czy jakieś ciastka. Natomiast restauracja i te dania, które były na dole prezentowane, zamawia się i odbiera na górze. Tu jest taka restauracja samoobsługowa. Wejdźmy na chwilę i zerknijmy na menu. Jeżeli byście chcieli pokusić się o zjedzenie głównego dania, czyli takiego drugiego dania, jakieś pasty, kiełbasy, kotleta, frytek i tak dalej, to musicie przygotować około 11-12 euro. Czyli ceny są bardzo zbliżone do tego, co było w szczyrskim plesie. Same frytki kosztują
tak, 3,90, więc jeżeli przyjedziecie z pociechami, też można same frytyczki zamówić. Oczywiście do tego jakiś napój w cenie pewnie gdzieś około 3-3,50 euro i herbatka pewnie też 2-2,50. Patrząc na mapę ośrodka narciarskiego Tatrzańska Łomnica, od razu można zauważyć pewną charakterystyczną rzecz, że im wyżej, tym trudniej. I faktycznie tak jest. Jak popatrzycie na mapę, to na samej górze ta trasa, która jest za mną, czarna siódemka, to trasa czarna. Tu jest najbardziej stromo. Od tego miejsca, czyli od Skalnego Jeziora w dół do startu, strefę to można powiedzieć wyznacza ta czerwona gondola, która jest nade mną. Mamy kilka wariantów zjazdu trasami czerwonymi. A poniżej, czyli od startu, czyli od dolnej stacji tej czerwonej gondoli, mamy już tak naprawdę strefę niebieską dla średnio zaawansowanych i dla początkujących. Jest tam w jednym miejscu jakiś odcinek czerwony, ale on nie jest też taki stromy jak te trasy, które za chwilę Wam pokażę. Zjeżdżając z samej góry na sam dół, jechałem trasą numer 6. Tą taką trochę bardziej dookoła, nazwijmy to. Teraz pojadę trasą numer 5, bardziej stromą, dokładnie na wprost. Tak jak widzicie, jest tutaj ta strefa środkowa, to typowe, bardzo dobre, w sensie tego jak są strome, trasy czerwone. Na chwilę tylko taka moja uwaga, że na tej trasie położonej po prawej stronie, patrząc na mapę, czyli na piątce, warunki są dużo lepsze. Ta trasa jest delikatnie, może nie tyle w cieniu, ale mocno tak słońce nie operuje i warunki są dużo, dużo lepsze. Pokój, mimo że to jedynka, to jeden z ciekawszych i ładniejszych, w jakich ostatnio byłem, jeżeli mówimy o jedynkach. Spory, wygodny, jak to w Grand Hotelu. Zobaczymy, jak będzie reszta wyglądała. Chociaż w moim przypadku to nie ma czasu, aby poznać hotel dogłębnie, żeby sprawdzić wszystkie miejsca jak sauny, baseny i tak dalej. Bardzo często jestem w dobrych hotelach dysponujących bardzo ciekawym zapleczem spa i nie mam czasu nawet tam podejść. Bo to tak naprawdę narty, potem wieczorem ogarnięcie całego materiału. Często zmieniam hotel wieczorem, więc nie ma na to czasu. Ale może tutaj, jutro, no, zobaczymy. Poniżej, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się, tak jak ja to nazwałem, strefa niebieska. Dokładnie widać, gdzie kończy się ścianka czerwonych tras, a następnie wypłaszczenie, na którym wytyczono wiele ciekawych, z punktu widzenia osób średnio zaawansowanych i początkujących, tras narciarskich. Jestem w miejscu, które nazywa się Start. To można powiedzieć tak, pi razy oko, połowa ośrodka. Na mapie teraz widzicie, gdzie to jest. Przepiękny widok na Łomnicki szczyt. Cudowna panorama. Pogoda mi się trafiła. No, specjalnie przyjechałem, bo jest taka piękna pogoda. Czym zapowiadała się taka piękna pogoda. Z tej strony można się posilić, coś zjeść. Tutaj też jest stacja górnej stacji kanapy, która wyjeżdża z dolnego parkingu, a ja pojadę teraz jeszcze w dół niebieskimi trasami, będę odbijał w lewo, tak żeby dojechać do niebieskiej kanapy. Jaki fajny fun slope dla dzieciaków. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Dojechałem już do głównego parkingu, takiego tarasowego, gdyby ktoś chciał skojarzyć. Nóweczka, ona już ma oczywiście parę lat, z przewagą lat, ale najnowszy nabytek, jeżeli chodzi o ośrodek narciarski. Kanapa 8-osobowa z osłonami. Wyjadę do góry, zjadę do pomarańczowej kanapy i udam się znowu w miejsce, które nazywa się Start. Bardzo przyjemnie jedzie się na tej 8. Jest duża szansa, że tego typu kanapa tego lata stanie na Julianach w Szczyrk Mountain Resort, czyli w Szczyrkowskim.
A wracając do Szczypskiego Plesa, zobaczcie, jakie tu są fajne trasy dla tych wszystkich, którzy chcą się po prostu poślizgać na nartach. Chcą podoskonalić technikę jazdy na krawędziach, chcą się poślizgać jeżdżąc pługiem, nieważne. Przepiękna pogoda, stoki cały dzień nasłonecznione. Idealne miejsce dla tych wszystkich, którzy się szkolą i doskonalą swoją technikę, albo po prostu przyjeżdżają i nie bardzo im zależy na tym, żeby były trasy czerwone i czarne, które znajdują się tam. Zobaczmy, ile kosztuje pizza i pasta w restauracji, czy w barze pizza i pasta. Polewki, zupy minestrone i jeszcze jakaś jedna paradajkowa. Podobnie jak w innych restauracjach, jeżeli będziecie chcieli zjeść danie główne, a tu w tym przypadku jest to pizza albo jakaś pasta, to trzeba mieć przynajmniej 12 euro, albo powiedzmy sobie między 10 a 12 euro. O, w ten sposób. Mniejsze jakieś dania, takie mniej skomplikowane, nazwijmy to, kosztują około 10 euro, a takie bogate 12, nawet 12, 50 czy 12, 90. Więc do tego jakiś napój, to 15 euro musicie mieć zawsze ze sobą, żeby coś zjeść i się napić. No to sobie będę urabiał herbatkę. Znalazłem trochę czasu, aby wpaść do spa w hotelu Grand. No przecież, jak to, Jacek? Będąc 3 dni w hotelu, żeby nie znaleźć chociaż pół godzinki, aby się troszeczkę wygrzać. Tym bardziej, że słyszycie, że głos mam taki delikatnie rzecz biorąc przeziębiony. To dobrze nie jest, ale staram się. No i cóż, zasłużony wypoczynek po wspaniałych nartach. Piękna pogoda. Co można zrobić po południu? Zamówić drinka i pójść sobie do basenu, gdzie jest bardzo ciepła woda, gdzie jest piękny widok na Tatry. Tak można wypoczywać, co? Ale ten sezon mam bardzo intensywny, także chyba mi się należy. Szczerze powiem wam, że nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy byłem w tym sezonie w jakimś spa. Chyba mi się zdarzyło tam 2 albo 3 razy tak na szybko do sauny wskoczyć na 2 sesyjki i to wszystko. Ale tak, żeby wpaść do basenu i popijać sobie drinka, to już inszość. Jak widzicie, w taki sposób też można na Słowacji wypoczywać. Hotel Grand, naprawdę bardzo dobra oferta. Tutaj solidna oferta jest. To mogę osobom, które szukają wysokiej jakości noclegu, wysokiej jakości wyżywienia, miejsca z takim pięknym widokiem w ciemno mogę polecić. A w wielu hotelach byłem. Wasze zdrowie. Moi drodzy, były bąbelki, był basen, była dobra sauna. Super. Troszkę wypocząłem i cieszę się, że miałem okazję, nie wiem, tak naprawdę chyba pierwszy raz spędzić tyle czasu w spa w tym sezonie. Od czasu do czasu też się chyba należy. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Moi drodzy, kończę już ten odcinek. Dziękuję za to, że oglądaliście. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, to łapka w górę, komentarz, bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli będziecie mieli pytania dotyczące ośrodka Tatrzańska Łomnica, czy w ogóle ośrodków narciarskich TMR-u w Wysokich Tatrach, czy też Niskich Tatrach, czyli Jasnej. Bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś by chciał postawić kawkę, na dole jest link. Jest też link do booking.com, do ubezpieczeń. Osoby, które stale oglądają mój kanał, wiedzą, o co chodzi. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, cześć!